Dzień dobry, dzień dobry. Zapewne większość z Was słyszała, widziała wypowiedź Patryka. To jak masz to nagranie dzisiaj, dzisiaj wrzucone, tak? Wczoraj było wrzucone nagranie, jak Jacek prowadził wywiad z tym Patrykiem. Nieszczerym Patrykiem, z takim względu, że osoba, która nie patrzy w oczy, to raczej osoba jest nieszczera. Może mieć złe zamiary i tym podobnym, a on w oczy nie patrzy, patrzy gdzieś tam, gdzie indziej. Jest osobą nieszczerą, no to wygląda. Słuchajcie, pamiętacie może, jak Tomek Irokes, zanim z tym Patrykiem był wywiad, jak Tomek Irokes mówił, że oni z Patrykiem są, że oni są jak bracia. Oni się wszystkim dzielą i oni sobie ufają. Dosłownie są jak bracia, to są przyjaciele. Tak mówił Irokes Tomek, tak? A zobaczcie, była jakaś kłótnia pomiędzy nimi, tuż któraś kłótnia pomiędzy nimi i zobaczcie później, jak Patryk mówił o Tomku Irokezie. Że Irokes jest chytry na pieniądze, że są często kłótnie, że on go wyzywa po prostu nagle, byk przy wszystkich. I o pieniądze się kłócą. Że Tomek Irokes wziął mu te 10 euro. Przypomnijcie sobie sytuację o jakieś tam Niemce, która im daje tam jakieś pieniądze. Jaka była ta akcja. I to są koledzy. Tutaj się robi, mi się wydaje, zazdrość. Że Tomek Irokes robi się zazdrosny. Że Patryk, następny nierób, robi się, wcina się w kadry pomiędzy Tomkiem a Jackiem. Tak, to już robi się no zabawne, tak? Dwa nieroby, które kłócą się o 50 euro, bo Jacek im prawdopodobnie tyle płaci. I jeden i drugi szuka pomocy, a jeden i drugi nie wie, gdzie ma iść, ale wie, gdzie ma iść po to gówno, żeby sobie podać. To drogę znają, a to, żeby sobie iść o pomoc, to już nie znają. Drugi beczy, ten Patryk, zostawił rodzinę, to już nie jest śmieszne, zostawił rodzinę, gada jakoś dziwnie mówi, taki udaje ciepłego kluchę, że, słuchajcie, powtarzam, on sobie sam to chciał, on sam chciał takie życie, on sam doprowadził do tego i sam mówił, że drugi kradnie, a on co robił, sam powiedział, że ma lepkie ręce. Pomyślcie nad tym, czy warto pomóc takim osobom, czy nie, on sam powinien sobie pomóc, a dopiero jemu później pomocy udzielić, by wyszedł na prostą, ale nie pieniędzmi, bo każdy z nas potrzebuje pieniędzy. No nie wiem, czy każdy nie są może niektórzy, bo są bogaci, bo wpłacają na utrzymanie nierobów, no ale każdy ma swoje zdanie, każdy może. Słuchajcie, ja tutaj nie chcę nikogo obczarniać, to jest moje zdanie, tak, i prawdopodobnie gdybym spotkał tego Patryka i Irokesa, bym mu powiedział, tak. No i zobaczcie, sam Patryk powiedział, że Tomek Irokes za pieniądze zrobiłby wszystko. Przypomnijcie sobie sytuację 300 euro. Nie jest tak? Może jest takie coś. Może i by było, żeby sprzedał. I wystawił tego Jacka. Kto wie? No, chyba, że wie, że Jacek jest źródłem na razie dochodu, że sobie przeliczy, że będzie miał więcej z Jacka, tak? Ale kto wie?